Cześć, tu Grania. Z okazji niedawnej premiery dodatku Rancho do The Sims 4 zapraszam na koński quiz i jednocześnie cast challenge. Postawiłam sobie wyzwanie, aby odtworzyć 8 postaci koni z bajek. Byłam ciekawa, czy da się uzyskać pewne charakterystyczne cechy wyglądu, choć niestety przez ograniczenia w modyfikacji budowy ciała w koni w Simsach to wyzwanie okazało się trudne i być może nie będą one tak podobne, jak powinny. Ale jak wiemy, cast w The Sims 4 nie daje morza możliwości, więc nie będą to kopie tych koni, lecz można powiedzieć, że taka simsowa interpretacja. Aby wprowadzić format zagadkowy, będę odsłaniać odpowiedzi dopiero po ukończeniu postaci, ale dlatego, że konie w bajkach to w większości postaci drugo- lub trzecioplanowe, to będę dawała tutaj małe wskazówki, aby nie było za trudno, bo szczerze mówiąc to ja odgadłabym chyba tylko dwa. Koń numer jeden to biały koń, tak miały być podpowiedzi, ale poważnie, to był pierwszy i dla mnie przez to chyba też trudniejszy, bo ja tutaj do tego zadania podchodziłam jak do ćwiczenia moich umiejętności w tym kasie i zobaczyłam, że jest trudno. Bo konie w bajkach mają takie dość nietypowe proporcje sylwetki i tutaj nie można było uzyskać takiego efektu, jaki by się chciało. Bardzo często jest tak, że takie mają cieniutkie nóżki, jakiś taki torsik większy, no i tutaj niestety poległam. I czego również zabrakło, to nie da się oddać tej mimiki twarzy, co próbowałam zrobić tutaj, dając mu te oczy, w których widać ten obłęd, ale powinno on wyglądać troszeczkę inaczej. Ale miały być podpowiedzi, więc jest to bajka Disneya z 2010 roku. Ten koń to postać drugoplanowa, ale pojawia się w bajce, myślę, że dość często, z tego co pamiętam. Podpowiem jeszcze, że jest to koń o nieugiętym charakterze i w bajce miał misję schwytania pewnego delikwenta. Był to oczywiście wątek poboczny. Postać bardzo charakterna, którą wspominam z tej bajki naprawdę z dużym uśmiechem. Ale wracając do kas, chciałabym tutaj zaznaczyć, że pobierałam ostatnio mody takie jak m.in. oczy, dodatkowe grzywy, ogony oraz siodła i ja nie grzebałam tutaj w czeluściach internetu w poszukiwaniu ich, tylko skorzystałam z filmu o tematyce modów dla koni na kanale Rubinek Sim Story, więc kto byłby zainteresowany tymi modami, to zapraszam tam, a link będzie w opisie pod filmem. No i moi drodzy, ten koń to Maximus z filmu Zaplątani. Ja mam nadzieję, że dla kogoś był rozpoznawalny, bo szczerze mówiąc to ja chyba bym nie zgadła. Za konia numer 2 na początku chciałam postawić sobie dwóje, potem stwierdziłam, że nie mogę być wobec siebie aż tak krytyczna, bo nie wyszedł najgorzej, ale wchodziłam tutaj potem drugi raz, aby coś poprawić, bo były to pewne znaczące szczegóły, które pominęłam, a postanowiłam, że to musi się tutaj znaleźć, ale ja to tutaj zaznaczę gdzieś tam chmurką. I koń numer 2 trudnym zadaniem był poprzez właśnie proporcje. W bajce był to koń masywny, taki majestatyczny, ale z takimi zgrabnymi, cieniutkimi nóżkami, czego tutaj oczywiście uzyskać mi się nie udało. Powiem szczerze, że ja tej bajki nie oglądałam, więc tym bardziej zadanie było dla mnie naprawdę trudne. Ale wskazówki, jest to bajka Disneya z 1998 roku, więc można się domyślić, że rysunkowa, a nie komputerowa. No i przez to, że wydaje mi się to zadanie trudne do odgadnięcia, to dodam znaczącą informację, że jest to bajka o tematyce wschodu. Ale jeśli ktoś zgadł, to jeszcze zanim to powiedziałam, to jest mistrzem. Z rzeczy charakterystycznych, które poprawiałam tutaj, to kolor brzucha i bardziej wąsko rozstawione, czy mniej wąsko, jak to powiedzieć, mniej wąsko rozstawione oczy. Myślę, że tutaj ma to istotne znaczenie jako cechy charakterystyczne tego konia. Ogólnie tak sobie myślałam, że też ciekawe jest to, jak zmieniły się sylwetki koni w bajkach. Te rysunkowe były zupełnie inne, te proporcje były często tak zabawnie naruszone, co w bajkach współczesnych też mamy, ale myślę, że trochę w mniejszym stopniu i rzadziej się to zdarza, albo ja nie wiem, albo ja sobie coś wymyślam, bo ja tak bardzo lubię stare bajki. Może dlatego, że stara już jestem, się wychowałam na bajkach kasetowych. No ale cóż, to ma wiele swoich plusów, bo na przykład byłam na premierze Króla Lwa w przedszkolu. Mało co z tego pamiętam, ale wspominam, że byłam i zawsze się tym chwalę. I drodzy Państwo, ten koń to Khan z bajki Mulan. Ja chyba serio muszę nadrobić tą bajkę, bo ja nie wiem, jak to się stało, że ja jej nie widziałam. No i koń numer 3 to zadanie przyjemne i proste. Wydaje mi się, że jest to postać bardzo znana, ale też może dlatego, że akurat w przypadku tej bajki koń jest głównym bohaterem. Dla ścisłości powiem, że jest to film animowany DreamWorks z 2002 roku.
I jeśli ktoś lubi konie i klimat Dzikiego Zachodu, to powinien tą bajkę w obejrzanych zasobach mieć. Tutaj w trybie cast nie ma się co dużo rozgadywać, bo zadanie było proste, bo mamy takiego konia nawet na liście raz i wygląda prawie tak samo jak nasz główny bohater, choć sama przyjrzałam się ostatnio tej postaci i dostrzegłam, że wcale nie ma czarnej grzywy, tylko brązową, a ja zawsze myślałam, że ma czarną, więc no ja też tej postaci aż tak dobrze nie znałam. No ale tutaj postanowiłam się trzymać oryginału i taki ciemny brąz też wprowadziłam. W przypadku tego konia nie dobieram siodła z wiadomego powodu, bo on go po prostu nie nosił. A ten konik to oczywiście Spirit z bajki Mustang z Dzikiej Doliny. Koń numer 4 to czysta przyjemność, bo jest to postać z bajki, którą ja po prostu uwielbiam. Niektóre produkcje powinny stać na podium dla pięknych bajek. Do wskazówek dodam, że to bajka produkcji Disney i Pixar z roku 2012. Tematyka bardzo ciekawa, postaci też świetne i mogłabym tu słodzić jeszcze tak przez pół godziny, bo ja tak naprawdę tak tą bajkę lubię, że aż bardzo lubię i źle skleciłam to zdanie. Ale koń w tej bajce nie był taką nie wiadomo jak ważną postacią. Wiadomo, był oczywiście drugoplanowy, ale myślę, że pojawił się tutaj w bajce dość często. Tutaj w trybie kas miałam dość łatwe zadanie, bo chodzi tutaj o taką rasę dosyć masywną, z pampuchami nad kopytami lub jak to się można nazwać, szczutami. Ja częściej mówię chyba pampuchy. I tutaj też przydały mi się grzywy z modów, bo taka dłuższa była tutaj obowiązkowa, a wiadomo, że w grze mamy te grzywy dość krótkie. Mimo, że nawet są długie, to i tak są za krótkie, bo tutaj ta długa była naprawdę potrzebna. Swoją drogą to szkoda, że nie możemy tutaj zmieniać wysokości konia, bo w bajce było to zwierzę naprawdę potężne, a tutaj takiego efektu niestety no nie uzyskamy. Choć może za jakiś czas będą jakieś modyfikacje, bo wzrost samych simów możemy zmieniać przez mody, ale zwierzaków to nie wiem, bo nawet tego nie sprawdzałam. No ale powiem jeszcze raz, że tutaj to by się bardzo przydało. I zrobiłam tutaj jeszcze niestety jedną gafę, bo ja kompletnie zapomniałam, że można ustawiać w kasie jeszcze gęstość sierści, a tutaj by się to bardzo przydało, bo ten konik miał tą sierść taką bardziej puchatą. Zresztą już w samej bajce nie widziałam, czy dokładnie tak było, ale patrząc na zdjęcia, tak, to tak było, więc tutaj to jest moje niedopatrzenie, więc przepraszam. A ten koń to oczywiście Angus z bajki Merida Waleczna. Koń z numerem 5 to postać chyba z najbardziej popularnej bajki ostatnich czasów i jest to już zbyt duża podpowiedź. Szczerze mówiąc to myślałam, że nie wyjdzie, ale wydaje mi się, że efekt końcowy jest naprawdę zadowalający. Jest to postać z bajki Disneya z 2013 roku. Myślę, że popularność tej produkcji sprawi, że łatwo będzie nam tego konia rozpoznać, choć myślę, że wiadomo proporcji i charyzmatycznych szczegółów nie byłam w stanie tutaj w trybie kas oddać. Ale tutaj z pomocą też znów przyszły mi mody. Koń ten ma taką dwukolorową grzywę oraz ogon, no i takie grzywy ja niestety tutaj, ja w swoich zasobach nie mam, ale ogon się znalazł. Co prawda ten koń nie ma takiego kręconego włosia na ogonie, ale myślę, że tutaj najważniejsza była ta dwukolorowość i to jest. Przez chwilę też pomyślałam, że może dodam mu samą grzywkę w ciemnym kolorze, ale zrezygnowałam z tego, bo pomyślałam, że będzie to wyglądało jakby miał taką całą ciemną, a to nie o to chodzi, tak więc góra grzywy jest blond, ale powinna mieć też ciemne pasemko, którego tutaj nie ma. I to jest kolejna podpowiedź, za dużo podpowiadam. I myślę, że w tym przypadku udało mi się też w miarę dobrać elementy odzienia, bo jak wiemy w Simsach ich ilość jest ograniczona i tutaj nie da się dobrać wszystkich takich samych, no ale chyba najważniejsza jest tutaj kolorystyka, co w tym przypadku w miarę się udało. Mam nadzieję, że ta zagadka będzie dla Was łatwa. Może chociażby przez kolorystykę konia i dodatków, jakie ma na sobie. A ten koń to oczywiście Citron z Krainy Lodu. Mam nadzieję, że odnaleźliście tutaj podobieństwo. Koń numer 6 jest to postać z dość starej bajki rysunkowej, bo z 1991 roku musiała się ona znaleźć na mojej liście, bo miałam ją na kasecie wideo. Koń w tej bajce był bardzo sympatyczną i taką lekko bojaźliwą postacią, był dość duży i tutaj mam w miarę ułatwienia jak z koniem Meridy, bo takie masywne rasy na szczęście do wyboru w trybie kas mamy. No ale co do bajki, to w ramach podpowiedzi dodam, że w 2017 roku pojawiła się jej adaptacja filmowa, ale w filmie koń był zupełnie inny i tak mniej postaciowo pokazany, za to w bajce mogliśmy poznać jego emocje i charakter. Ja staram się dawać tutaj dużo podpowiedzi, bo jak wspominałam, to te konie to w większości w postaci drugoplanowe, więc odgadnięcie tych zadań byłoby chyba, wydaje mi się, że naprawdę trudne. No i też zważywszy, że tutaj w Simsach odbiegają swoim wyglądem od oryginału.
A ten koń to Filip z bajki Piękna i Bestia. Koń numer 7 to Piękna Klacz i dla podpowiedzi dodam, że jest to postać z bajki, która już pojawiła się w tym quizie. Ja tutaj cały czas siedzę i podpowiadam, ale serio, jak pomyślałam, ile z tych koni ja bym zgadła, jakbym siadała do takiego quizu, to byłoby to chyba mój wynik byłby raczej kiepski. Ja swoją drogą bardzo lubię quizy i nawet ostatnio włączałam sobie jakieś z odgadywaniem muzyki z bajek. Oczywiście wydawało mi się, że wszystko wiem, a potem jak się okazywało, że jest inaczej, to co? To jednak inna bajka? Ja tego nie wiedziałam. To jest niemożliwe, więc udało mi się odgadnąć chyba tylko 50%. Mam nadzieję, że Wam tutaj pójdzie lepiej niż mi z tymi piosenkami. A ten koń to Rain z bajki Mustang z Dzikiej Doliny. A koń numer 8 to moja kasowa porażka, nie tylko pod względem samego stworzenia konia, ale też porażka na wstępie, bo nie powinnam go w ogóle wybierać do zrobienia. To jest tak trudne, że mogę mówić tutaj wszystko o tej bajce i nigdy bym nie zgadła, co to jest za koń. On miał tak zabawne rysunkowe proporcje, że ja tutaj poległam. Ale posiedźcie sobie ze mną tutaj w tej porażce. A ja w ramach podpowiedzi powiem, że to turbo stara, ale też bardzo znana bajka Disneya z 1950 roku. Oh my god, ja nawet nie wiedziałam, że to jest aż tak stary. Ale tutaj tak jak z Piękną i Bestią też była adaptacja filmowa i tutaj konia wzięli nawet podobnego takiego co był w bajce, tylko w filmie miał trochę więcej ciapków z tego co widziałam, nawet sobie to jeszcze przed chwilą sprawdziłam, a w bajce on był taki gładki, szary. No ale tutaj gafę zrobiłam, bo powinnam mu dać też większe kopyta, a ja nie wiedziałam, że to można modyfikować w kasie. Teraz już wiem, ale jest niestety za późno. A ten koń to Major z bajki Kopciuszek. Wiem, trudne to było. Ja bym nie zgadła. I to już koniec. Moi drodzy, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, tak jak i ja przy tworzeniu tych koni. Jestem bardzo ciekawa, ile udało Wam się zgadnąć. A ja jeszcze na sam koniec wrzucam wszystkie konie po kolei wraz z ich odpowiednikami z bajek. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.